Czy zgodzisz się, że największym rozczarowaniem w Hiszpanii była postawa Renault, a zwłaszcza Vitalia Pietrowa, który stracił to dobre miejsce na starcie? Witalij Pietrow zawiódł absolutnie, po prostu na całym dystansie tracił. Nick Heidfeld dzięki nowym oponom, ale też i dobrej jeździe w drugą stronę, tak, przesunął się z samego końca na miejsce punktowane, więc pojechał bardzo dobrze. To pokazało, że jednak jakiś potencjał w tym bolidzie jest i to też pokazuje, no, że cały czas mamy taką sytuację nieustaloną, jeśli chodzi o kierowców w Renault i niestabilną. I wydaje mi się, że to może być ich spora słabość na ulicach Monte Carlo. Eric Boullier, bardzo ważne słowa, wielkie nadzieje. Nasz samochód na pewno będzie szybki w Monaco i nie ma powodu, jeżeli się wszystko uda, żebyśmy nie walczyli o zwycięstwo. No to mi się wydaje, że tutaj trzeba zaczekać trochę, bo on się kieruje tym, co zrobił Robert w zeszłym roku. Przy czym no, cały czas chyba nie docenia tego, na ile wyniki Roberta, jego podium było jednak kwestią samego Roberta, a na ile było kwestią bolidu. I no, mi się wydaje, że jeżeli nie będzie jakichś, nie wiem, niesamowitych wydarzeń nieprzewidywalnych i dużego szczęścia, to żaden kierowca Alcus Renault nie ma co marzyć o zwycięstwie. Powiedzmy też parę słów o sukcesie polskiego teamu Verva Racing w Porsche Cup. Wreszcie miejsce na podium, a jest to jedyny Polak, który obecnie porusza się po torach Formuły 1. Powiedz, dlaczego ten sukces był możliwy, czemu się udało i czy uważasz, że mogą za nim pójść kolejne, choćby właśnie teraz w Monako? No, ten sukces był bardzo budujący, bo pokazał, że jakby zespół, który został stworzony w zeszłym roku, od nowa praktycznie, i kierowca, który debiutował w zeszłym roku, że oni robili postępy i zaczęli ten sezon z tego punktu, w którym zakończyli poprzedni, czyli w pierwszej dziesiątce, właśnie szóste, siódme miejsce, na torze w Turcji, którego Giermaziak nie znał, i nagle jedą do Barcelony, czyli na tor, który znają już. I Kuba jest najszybszy w pierwszym treningu, jest trzeci w kwalifikacjach, a sam przyznaje, że popełniał błędy i stracił pole position i dojeżdża do mety na trzeciej pozycji. Nie dzięki szczęściu, prawda, czy jakimś zamieszaniu, tylko po prostu dzięki temu, że był szybki, że szybko pojechał. Tak więc naprawdę jest to bardzo fajna, budująca wiadomość, super, no bo no, jest to na razie nasz jedyny reprezentant podczas weekendów Grand Prix. No jak idzie o Monaco, no to tutaj sądzę nie będzie tak łatwo, bo jednak jest to największe wyzwanie, jakie może być, sądzę, dla kierowcy. Bardzo trudny tor, także dla zawodników Porsche. Kuba tam startował tylko raz wcześniej, właśnie w zeszłym roku w Porsche. Mi się wydaje, że jednak ten jeden sezon startów to jeszcze akurat w Monaco duża strata, bo pamiętajmy, że jest tam cała stawka profesjonalnych kierowców Porsche Super Cup, którzy mają ze sobą mnóstwo lat w wyścigach najróżniejszych i także wiele lat w Porsche Super Cup. Więc tutaj no, ja bym miał jednak niższe oczekiwania, bardziej ta pierwsza szóstka, raczej podium nie, aczkolwiek no, nie wolno skreślać tego. No, zobaczymy, jak to się ułoży. Na pewno będzie to najtrudniejszy wyścig dla polskiego teamu w tym sezonie.